Siema wszystkim w kolejnym odcinku mnie na kanale. W dzisiejszym odcineczku, w ten jakże pewnie piękny wtorkowy dzień, witam Was na serii Rozwojowe Gospodarstwo, gdzie, jak widzicie, odzyskałem tak jakby mapę, bo przez mapę niestety wszystko nam się zbugowało i nie mieliśmy tak jakby możliwości grania na tym sejwie. Dzisiaj się zajmiemy tak dokładnie po prostu usuwaniem co niektórych drzew, powiększaniem pól, łączeniem tych pól, a dokładnie tego mega dużego kawałka i tamtego dużego kawałka, żeby to jakoś ładnie wyglądało i żeby łatwiej się robiło. Także większość drzew po prostu pójdzie do wycinki, a szczególnie te, które nam jak najbardziej tutaj przeszkadzają. Wy pamiętajcie, aby zostawić łapeczkę w górę, udostępnić ten film i oglądać wszystkie moje filmy i live'y. Także zapraszam dzisiaj też na live'a, który będzie pewnie gdzieś tak koło 14, koło 13, bo będziemy robili jakieś polskie granie, a teraz przerywnik. Partnerem filmu jest footballteam.pl. Darmowa gra przeglądarkowa w formie menedżera piłkarskiego. Codziennie czeka na Ciebie dawka emocji w piłkarskich ligach internetowych. Dołącz do nas. Załóż swój klub, ulepszaj stadion, zbierz graczy, wciel się w swojego piłkarza, trenuj, zdobywaj lepsze przedmioty, otwierając paczki, ulepszając je, handluj nimi i zostań najlepszym. Rejestrując się z linku w opisie, dostajesz bonus w postaci 200 punktów energii na start. No i dobra, na pierwszy plan musimy zrobić jedną ważną rzecz, a mianowicie włączyć całkowicie chudy, to sobie też uruchomić i zrobić, patrzcie, musimy sobie wziąć łopatę, ten save teraz powiem wam, że tak ciężko chodzi czasami, no tragicznie to wygląda w niektórych momentach, dlatego, że jest tu nawalone mega dużo rzeczy, to jest po pierwsze, a po drugie, no po prostu jest tragedia, jest bardzo ciężko z tym wszystkim. Dobra, ja sobie tutaj robię coś takiego jak wygładzanie. Po co, no pewnie każdy się domyśla, po co, żeby to wszystko ładnie wygładzić, żeby to było chociaż trochę równe, nie oszukujmy się, jakoś mega równe to nie jest. Obróć kamerę, zmień tryb przekształcania, zmień średnicę, zmień siłę, Ctrl-Q. Ctrl-Q, a nie Shift, czekaj, tak? Nie. Dobra, weźmiemy sobie dosyć większą siłę, żeby to elegancko zrównać. Jak wiecie, no pewnie jakby to było mega nierówno, to byśmy musieli tutaj sporo rzeczy tutaj robić i się bawić później tymi kombajnami, żeby jakoś fajnie tędy przejeżdżać. A tak jak mamy taką opcję, jak właśnie to równanie, nie musimy się kompletnie przejmować takimi właśnie zabiegami, jak równanie tego wszystkiego. I wiesz, takim po prostu łatwiej będzie tędy przejechać. Napiszcie hashtag nowe, wam przypnę serduszka. Jak wiecie, z tymi serduszkami jestem na bieżąco. Lecimy po 45 tysięcy widzów, także jak ktoś nie wie, też możecie zostawić suba, udostępnić ten film, bo to jest mega ważne, i łapkę w górę. No i kurde, lecimy z tym odcinkiem. Ja nie wiem, czy takie szybkie w ogóle równanie terenu nam wystarczy, czy trzeba tutaj więcej się zabawić, ale powiem wam tak szczerze, że już miałem taką świadomość, że ta seria może się skończyć, bo tak jak usunęła mi się ta mapa, na której robiłem wszystkie edycje, jak wszystko mi się po prostu zwaliło tak w jednym momencie, ogólnie z tymi seriami, z tą tak dokładnie, no to już myślałem, że jesteśmy w czarnej dupie po prostu i że ta seria dobiegła nagle końca, bo nie będzie się dało grać na niej, skoro nie mam mapy, skoro nie mam nic, to nie będzie się dało. A tu jednak tą mapę, no po prostu zrobiłem tak jakby leciutko od nowa, bo pewnie tak myślicie, no ale jak to mapa, jak to jest oryginalna mapa Heros, no... Tak i nie, bo nie do końca. Tu jest mapa po wielu edycjach, na przykład jak wy macie tego save'a, to wam latają krawężniki nawet na gospodarstwie. Ja te krawężniki sobie usunąłem, żeby po prostu nie mieć czegoś takiego jak takie właśnie bugi, błędy, jak zwał, tak zwał. No i sobie to naprawiłem, także wam też polecam sobie pousuwać te krawężniki. Ci, co po prostu nie wiedzą jak, to w takim programie do edytowania po prostu klikacie, zaznaczacie sobie, klikacie na krawężnik i klikacie delete. No i tyle. Dobra, sobie jeszcze środkiem tak jakoś przelecę to wszystko. No i te drzewa będziemy wycinali. To nie jest jeszcze całkowity koniec, wiesz, naszych prac, bo tego będzie dosyć więcej. Samych tych drzew jest dosyć dużo. Będziemy musieli sobie teraz podlecieć w tą stronę. I tak, kurczę, jakoś tak dziwnie mi to przeskakuje, tak jakby się to bugowało, no nie? Takie są. Są takie, kurczę, nie są jakieś tam, wiesz, spadki FPS-ów czy coś takiego. Tylko po prostu jakoś to tak dziwnie wygląda. Jak się tym rysuje. Ale to też jest safe, jest bardzo przeciążony. Jest tutaj naprawdę bardzo dużo maszyn, też takie zmiany. Wow. Nie. Oby się to dało naprawić, bo jak się tego nie będzie dało naprawić, to jesteśmy w dupie. Aha, bo to ja muszę do tego robić, tak? No nie wierzę, jak mi się to całkiem tak zwali, to nie. Mogłem to zapisać, kurde. Ale teraz to sobie tak pomogłem, jedno kliknięcie i tak sobie pomogłem tym jednym kliknięciem, mordy. Ale się boję, że to będzie tak nierówno i tak.
Nie no, tragedia. Tragicznie to może wyjść. Lipa, lipa trochę. Chociaż... A jak to wziąć do góry? Klikam sobie, czajcie, klikam sobie podnieś. O! O, to zajebiście, tylko że to się znowu teraz tak podniesie, że to będzie mega duże. Trzeba to zrobić po prostu inaczej. Musimy to zrobić, zmniejszyć siłę tego wszystkiego. I teraz sobie przelecieć tak, tutaj sobie przelecieć. No nie wiem, czy to jest odpowiednie, co teraz robię, bo mam powoli wrażenie, że sobie to zwaliłem całkiem. Tym jednym kliknięciem właśnie chyba sobie to całkowicie zwaliłem. I nie wiem właśnie, czy ten teren wyjdzie nam taki równy, jak chciałem, czy może jednak wyjdzie to po prostu tragicznie. Przekonamy się zaraz o tym wszystkim. No trzeba próbować swoich sił, może akurat uda się to wyrównać. Miałem zaplanowane na tym odcinku troszeczkę więcej rzeczy wam pokazać, przynajmniej jeszcze tą wycinkę drzew, czy tam nawet łączenie tych dwóch pól ze sobą. Ale jak widzicie, samo takie równanie tego wszystkiego, żeby to płynnie przechodziły te pola między sobą, raczej nam chwilkę zajęło. Już mamy nawet, no, piąta minuta, szósta praktycznie odcinka. Najgorszy jest ten teren właśnie, gdzie jest ta droga była, bo ta droga robiła coś takiego, że ona miała taki dół, tak jakby w sobie. I to właśnie było mega, mega nierówne. Tak samo jak widzicie, usunęliśmy te takie, kurcze, jak to się nazywa, słupy energetyczne. Ze względu na to, że to po prostu ani nie wyglądało, ani nie było jakoś bardzo użyteczne przeze mnie. No i teraz mamy coś takiego. Jak to wygląda? No to jest ta droga, słabo to wygląda. Musimy to w tych miejscach, gdzie jest droga, leciutko podnieść ten teren. No tu jest całkiem spoko jak na razie, nie ma jakiejś tragedii, na pewno będzie się dało tędy przejechać. Tu jest troszeczkę lipa jeszcze w dalszym ciągu, dlatego to też sobie będziemy musieli wszystko zrównać teraz. No raczej w tą stronę dla odmiany, tak, tak. I zaraz zobaczymy jak to wyjdzie. Czy dobrze, czy może jednak źle. Chociaż chyba jest git. Tu jeszcze sobie poprawimy to lekko. Właśnie problem jest taki, że ja nie wiem, czy to się poprawia, bo to w sumie jakiejś wielkiej różnicy nie widać. Weźmy sobie teraz to, zmniejszmy całkowicie. Tak samo sobie... Weźmy to, walnijmy na takiej zasadzie, żeby to tak leciutko tylko dawało ten efekt, że to jest wyżej po prostu, no nie? Mhm. Widzicie, tu gdzie jest droga, to chcę zrobić takie zakończenia, że po prostu jest to wyżej i wtedy teoretycznie to dużo estetyczniej by wyglądało, no ale... Wow, jak to się w ogóle, jak to się ten porobiło. Czemu są takie ścinki? Nigdy w życiu jakoś za bardzo nie miałem ścinek. O, zajebista sprawa, ogólnie nie polecam tego kreatora, jeżeli ktoś nie umie się tym obsługiwać, to nie polecam. Ja bym wolał sobie to w Giansie zrobić, tylko że wiadomo, że... Fuck. Tylko że wiadomo, że w Giansie to nie mamy za bardzo możliwości. Znaczy, no w sumie można to pokazać. Wiadomo, że można nagrać filmik z tego. Pokazowy, jak się to w Giansie robi. Ale to tak średnio by wyglądało, bo wiesz, trochę nagrywać z tego, trochę z tego. A tak to mniej więcej macie pokaz, jak to zrobić też i w grze. Także miejmy nadzieję, że może komuś się to akurat przyda. Tak jak ja pokazuję, jak to zrobić. No coraz, jak widzicie, to się zmniejsza, także elegancko. Miejmy nadzieję, że coś z tego będzie. Pa, o tak, o, i o. I w tą stronę jeszcze. Dawaj, o, w tą. A, bo tu już jest to wcięcie. Dobra, git. Czekaj, tak, o, jeszcze. Żeby to teraz zrównać ze sobą. Chociaż troszki. Dobra, jak to wygląda? Może wycinką drzew to my się zajmiemy następnym razem. O, tutaj z tego co widzę raczej kultywator, bo ja się najbardziej boję o kultywator, wiecie, tam header to nie jest aż taka bardzo szeroka sprawa i w ogóle, ale jak mam ten kultywator taki bardzo szeroki, czy nawet i siewniki, no to wtedy już to wygląda dosyć słabo, jeżeli są właśnie takie większe jakieś tutaj nierówności, tak samo tutaj jest dosyć nierówno i wiecie, jak jest szeroki bardzo, to trochę łapie tej strony, a tu gdzie jest niżej po prostu już tego nie łapie, dlatego trzeba to jakoś spoko ogarniać. No tu jest chyba git.
Tu jest jeszcze całkowicie, tu jest jeszcze całkowicie tragedia, patrzcie. O, tylko jak to się robi? Dobra, tak o, jeszcze musimy to usunąć. Tylko które to jest miejsce teraz, to jest dobre też pytanie, to jest gdzieś tutaj. Ale to nawet widać, że jest tutaj nierówno, w tym akurat miejscu. Dobra, teraz powinno działać z mega dużą siłą. Ale to git, bo jeżeli działa ci z dużą siłą, to masz pewność, że to ci się po prostu wyrówna. Także fajna sprawa. Tu też sobie damy takie lekkie podrównanie tego wszystkiego. No i w sumie w 10 minut się wyrobiliśmy z tym, co miałem założone jako pierwszą rzecz, a mianowicie równanie. Tutaj z tej strony, jak widzicie, te drzewka, one w dalszym ciągu będą. Tylko że one no będą sobie tu po prostu stałe, tu jakoś to pole za bardzo kształtowo się nie zmieni. I tutaj miałem pomysł, żeby zrobić tak jakoś na ukos i zaraz tu będziemy to ogarniali właśnie, żeby chociaż te obwody zrobić, bo tam reszta to już tak średnio nam potrzebne. Tak samo dosyć duże równanie terenu wchodzi tutaj w grę, patrzcie. Tutaj będzie to pole przebiegało, no w sumie na zasadzie nawet tego drzewa. Nie wiem, czy teraz wyciąć to drzewo, chyba teraz to wytniemy i gdzieś je wywalimy na bok po prostu. Tylko ja też potrzebuję oczywiście do wycinki kupna piły, tylko że jak wiecie, jak na wstępie powiedziałem, jest lipa troszeczkę z tym wszystkim, z kupowaniem tego kompletnie wszystkiego, bo w tym sklepie już się wszystko praktycznie baguje. Ten safe już jest na wyczerpaniu troszeczkę. Miejmy nadzieję, że to się jakoś tam naprawi. Widzicie? A nie, nie jest tak długo. Tylko że jest bardzo dużo maszyn, bardzo dużo drzew i to uwierzcie, że to robi po prostu swoje. Jak się coś tutaj będzie bugowało, to przepraszam, ale raczej w setnym odcinku już nie dostaniecie tego save'a, bo no szczerze to raczej nie ma najmniejszego sensu, żeby wam dawać tego save'a tego w setnym odcinku, ze względu na to, że tam będzie jeszcze więcej tego wszystkiego. No nie sądzę, że ktoś ma komputer za 20 koła, który to pociągnie. Ja mam dobry komputer, a jak widać po prostu no, ma on problemy z pociągnięciem właśnie no głupiego farminga, tak to wygląda. Raczej farming to nie jest wymagającą grą, gdzie wszystkie inne save'y chodzą zajebiście płynnie, a ten, gdzie jest tego nawalone wszystkiego, no nie chodzi płynnie i to praktycznie wcale. No widać nawet ścinki. Nie wiem, czy wy to też zaobserwujecie. Ja postaram się coś z tym zrobić na kolejny odcinek, bo nawet się nie spodziewałem, że tak to będzie wyglądało. Bo jak wiecie, na live'ach no takie coś po prostu się nie dzieje. No też już jestem gotowy, jak wiecie, do łączenia tego, tylko pa, tu trzeba jeszcze zrobić tak, żeby to powycinać wszystko. A żeby to wszystko powycinać, musimy znaleźć i tak kolejny ciągnik, którym właśnie sobie pojedziemy to wszystko porobić. Tutaj mamy kolejne maszyny, które też pasowałoby gdzieś tam sobie poustawiać. Tu jest ten ciągnik. Dobra, tutaj mamy... Aha, dobra, nie. No, zajebiście. Lecimy sobie teraz w lewą stronę, bo chyba tutaj mam to takie coś do, wiecie, do pniaków, do wycinania. Tak samo tutaj się nierówno ten domek w sumie ustawił. Tu też teren nie był edytowany. Teren był edytowany oczywiście na tym poprzednim save'ie. Znaczy poprzednim, no save jest ten sam, tylko tyle, że na tej poprzedniej mapie, bo to jest mapa, jak wiecie, no inna po prostu. Całkiem inaczej to jest zrobione. Chyba każdy wie, o co chodzi. Mamy godzinę 19:20, tutaj jest dosyć późno. Ale ja chcę zrobić chociaż tam zawodę, ze względu na to, że no jest to potrzebne, to jest po pierwsze, a tam za wodą ogólnie chcę przejechać koło tej wody, żeby zobaczyć, czy będzie to dobrze wyglądało, czy tak średniawka będzie. No fajny ten pniaczek, taki jak się robi na pół. Trzeba wyżej, dobra, jest wyżej, jest git. Czajcie, co się dzieje, patrzcie, jak ja mam spadki FPS-ów do 30 FPS-ów, czajcie? Bo teraz FPS-y wam pokazałem. Nigdy FPS-ów wam nie pokazywałem, bo nie sądziłem, że jest to jakośkolwiek w ogóle potrzebne. Ale teraz przyszedł taki moment, że po prostu ja wam pokazuję te FPS-y, bo ja sam odczuwam no, spadki do 30 FPS-ów. Ja wiem, że co niektóre osoby z was grają nawet i na 30 FPS-ach, macie przewalone po prostu. Ale to, co się dzieje z tym save'em, to jest po prostu hit. Jak to jest obciążone. Ja tu wcale tak szczerze nie mam dużo modów nawet.
Można sobie myśleć, że ja mam jakoś nawalone modów i dlatego tak to się dzieje. Ale no prawda jest zupełnie inna po prostu. Tutaj znowu trzeba to wyrównać, bo już po prostu widać to, no nie? Że to jest słabo wyrównane. Nie, ja nie widzę różnicy, żeby to się równało, czajcie. Mam wrażenie, że tu się nic nie dzieje i to sobie po prostu tak, wiesz, macham o tako dla przyjemności, a nic tu się nie robi. Oby tak nie było, no ale... Nie no, można powiedzieć sobie, że jest równiej, na pewno jest lekko równiej. Dobra, sobie wytniemy przy samym dole prawie. Poleci? Nie poleci, trzeba będzie pomóc. Tu sobie też walniemy. Może będą nawet z tego dwa odcinki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, z samej wycinki drzew, ale nie wiem, nie będę chyba chciał wam aż dwóch odcinków z tego pokazywać. Te drzewa trzeba gdzieś sobie przenieść, to jest po pierwsze. Czyli w sumie dzisiaj zajęliśmy się tak głównie równaniem terenu, bo jak widzę, że już jest prawie 16 minuta odcinka, to raczej... Nie sądzę, że jakoś tak dużo rzeczy tutaj zrobimy. No szkurde, nie mogę tego nawet przenieść, no co jest? Już ciemno się zrobiło, nie wierzę w to, pa. I to sobie... No nie! Czemu to jest taka ciężka praca? Czemu ja sobie wziąłem coś takiego trudnego na odcinek? Mogłem się na tym odcinku opierdzielać, nie wiem, robić cokolwiek innego, co jest łatwe. A ja sobie wybrałem właśnie to. To może też aktualizacja gry coś zrobiła, bo aktualizacja też właśnie była ostatnio. I dlatego może są takie ścinki, fajnie. Ja po prostu tak, ja nie mogę grać na tych ścinkach, jeżeli tak będzie dalej mordeczki, to koniec tej serii, kończymy ją i wywalone mam na to, bo po pierwsze wam to też, może wam się źle oglądać jak są ścinki, a po drugie, no ja nie będę grał na takim czymś. Szkoda trochę tej serii, no ale... Albo po prostu jakoś te drzewa powywalamy, żeby to jakoś mniej obciążony był ten save, albo nie wiem, ustawienia graficzne, no to wiadomo, że z maksymalnych to raczej nie zejdziemy cały czas to przedstawiać. Nie mogę tego nawet wziąć, czajcie. No szkurde, jakie to jest słabe. O. Z taką prędkością to oczywiście, że dojdziemy. Ale nawet jak niesiemy głupi ten, to widzicie, FPS jest 60-60 i nagle jest 30. Te spadki są równomierne, jest co jakiś czas spadek po prostu FPS-ów. Nie wiem, musicie napisać w komentarzach, co o tym sądzicie, może też coś takiego mieliście. Bo ja nigdy w farmingu nie miałem czegoś takiego jak spadki FPS-ów i właśnie nie wiem, z czym to może być związane. Albo z jakąś mapą, albo z jakimś modem, albo Bóg wie jeszcze z czym. No i to jest najgorsze, że człowiek nie wie. Można tylko się domyślać, co tu nie działa, co to się stanęło, o matko bosko w ogóle. O matko bosko, co to się stanęło? Pa, bierzemy drzewo na normalnie jak ze starym na plecach. O, cyk. No i to drzewo nam spada. Fajne to spadanie drzewa. I cyk, znowu spadło. I jeszcze lepiej. Może po prostu ja tym będę rzucał, to szybciej to zrobimy. Ajax, może i lepiej, a może i gorzej. Nie wierzę w to, po prostu jest mi ciężko uwierzyć w takie, co tu się dzieje, to mi jest ciężko w to uwierzyć. Serio. Niech leży tam. Wycinamy sobie jeszcze te pniaki. I w sumie będziemy kończyć ten odcinek po wycince tych pniaków, bo ja po prostu nie mogę tak nagrywać. Nie mogę tak nagrywać. Drugi raz tego wiadomo, że nie zrobię, bo tam miałem zapisane. Ale no nie mogę tak nagrywać. Taka jest prawda. Widzicie? To nie chodzi o jakieś ruchy, tylko po prostu to jest save zbugowany. I nie wiem, jak tego save'a naprawić. Albo save jest zbugowany, albo mapa robi taką robotę, że się po prostu nie da. No. Jeśli będziecie to oglądać ten film, no to będziecie wiedzieli co i jak. Jeszcze nigdy w życiu nie miałem czegoś takiego, żeby tak się coś bugowało w ogóle.
No i niech się wytnie. No ja pierdziele, są stałe spadki FPS-ów. No to nie jest coś takiego, że wiesz, że coś wsiadam do maszyny i mi się buguje. To nawet jak stoję w miejscu, to FPS-y i tak spadają. Patrzcie, stoję w miejscu, się patrzę na jedną rzecz. Widzicie? One po prostu co ileś tam sekund, one same spadają. Co jest? Nie wiem, napiszcie w komentarzach, jaki może być problem, a udostępnijcie ten film, lecimy oczywiście po 50 tysięcy widzów, także kto jeszcze nie subskrybuje, to zapraszam i wbijajcie na grę, link jest w opisie, także nara i może uda się uratować ten save, a jak nie, to fajnie się to nagrywało. Narka.